Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, nasze spotkanie rozpoczniemy kolędą wśród nutnej ciszy. Mieczysław Król i chór niezastąpieni. Zapraszam. Jesteśmy dzielnicowymi, czyli policjantami pierwszego rondaru.
Radu. Często właśnie z aktywami się spotykamy, służąc naszą wiedzą, aby pomóc, doradzić i tak dalej. Jeśli Pani miała jakieś pytania co o naszej pracy, ewentualnie jakiś problem, jesteśmy otwarci, słuchamy. Czy słyszeliście Pani i Panowie o aplikacji Moja Komenda? Nie. A aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, KMZP. Są to aplikacje dostępne dla każdego, bezpłatne do osiągnięcia. Aplikacja Moja Komenda jest to aplikacja, której możemy znaleźć dzielnicowego po nazwisku, ewentualnie po miejscu zamieszkania. Jeśli Państwo na swoje smartfony ściągnęli taką aplikację, wystarczy napisać miejsce zamieszkania. Na przykład, jeśli jest to Głoszczowa, ulica Wiśniowa, wpisujemy Głoszczowa, ulica Wiśniowa, wyszukaj i wyjdzie nazwisko policjanta, który obsługuje ten rejon, z jego numerem telefonu służbowego, bo każdy dzielnicowy posiada telefon służbowy. Wystarczy nacisnąć słuchawkę i możemy się dodzwonić do tego dzielnicowego. Oczywiście, jeśli jest w pracy, bo jeśli jest poza służbą, telefon ten może być wyłączony, ale będzie odpowiedni komunikat. W sprawach pilnych, niezwłocznych, gdzie potrzebna jest interwencja policji, wtedy dzwonimy na numer alarmowy 112. Ale w sytuacji, gdybyśmy chcieli porozmawiać, mamy jakąś, nawet można powiedzieć, prywatną sprawę, chcielibyśmy się o coś doradzić, jak najbardziej dzwonimy, dzielnicowy na pewno, jeśli nie w dniu, wiem co, dzwoni, co Państwo, ale nie muszę, następny, na pewno przyjedzie i postara się pomóc. Jak ksiądz przeleci z tą tacą, to ile zbierze? To zależy od hojności parafian. No ile? No 100, 200? Przelicz, synu. To jest tyle, ile wy daliście na tacę razy jakieś 10 tysięcy wiernych. Zosiu, chodź no tu szybko. Co tam? Ile to jest 10 tysięcy razy 0? Bo nie poznałam, nie wiem, dobra. Ile to jest? 10 tysięcy chcę? No. Daj mu wody, będzie taniej. Ale proszę księdza, o, musi woda. Widzę, że nie święcona, tylko gazowana. No, a to taka nie może być? Może stopień przyniosę. To ja idę dalej z kolędą. Nie jesteście przygotowani. Ogłoszenia w niedzielę były. Wszyscy wiedzą, że dziś na Kościuszki jest kolęda. A te papieżyska to co, proszę księdza? To siostro, pomóż mi roznieść. Pomóż, ja. Tak. Pomóż. Już idę. Włoszczowskie muzykanty, działająca granica pod skrzydłami gminy Włoszczowa.